Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Bridget wystąpiła w wariackim wyścigu? Zapraszam do oglądania. Bridget, Bridget i jeszcze raz Bridget. No jak tu jej nie lubić? Zawsze ją uważałem za całkiem sympatyczną postać, którą da się lubić. Jest to dziewczyna o ciepłym sercu dla drugiego człowieka. Oczywiście nie jest to tak jak w przypadku Ellie, bo w przeciwieństwie do niej Bridget potrafi przyłożyć i pokazać złość. Ogólnie pierwszy sezon był dla niej chyba najlepszy, bo zaszła dość daleko, bo aż do połączenia drużyn. Niestety potem przykry incydent ze Skunksem wysłał ją do domu, a później Jeff wpadł w histerię w kiblu. Potem wróciła ona w planie totalnej porażki, ale dosłownie na jeden odcinek, bo później wraz ze swoim cowboyem została wydalona z gry i prowadzili wspólne podsumowanie. Później powróciła na sezon trzeci, gdzie tam ale wiadro ją oczarował, że aż pocałowała słup i wyleciała z programu. No i też gościnnie wystąpiła w Zemście Wyspy. Patrząc teraz na Bridget, no to można śmiało dojść do wniosku, że dziewczyna dostała mocno w kość. Więc gdyby miał powstać drugi sezon wariackiego wyścigu i miałaby ona być w drużynie na przykład z jakąś koleżanką, tak jak to Jeff był z Brodim, lub nawet nie tyle co z koleżanką, co może za kulisami dogadałaby się z taką Zoe, to jak myślicie, czy Bridget poradziłaby sobie tak jak Brody z Jeffem w wariackim wyścigu? Czy jednak dostałaby bardzo szybko w kość od łyżwiarzy lub nie wyrobiłaby się z jakimś zadaniem na czas? Napiszcie wasze spostrzeżenia na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobał, bądź też i nie. Oraz udostępnijcie ten film tak, abyśmy mogli wspólnie rozwinąć ten kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć.